Witajcie moi drodzy, ja mam na imię Beata, a Wy trafiliście na kanał Keto Travelers. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam opowiedzieć o tym, dlaczego i jakie badania warto by było wykonać, zanim zabierzecie się za dietę ketogeniczną. Zapraszam. Może zacznę od tego, dlaczego warto wykonać badania. Słuchajcie, niezależnie od tego, czy sami podejmujecie tego ryzyka prowadzenia siebie samych, jeśli chodzi o stosowanie diety, czy być może będziecie zgłaszali się po poradę do jakiegokolwiek dietetyka, będą Wam potrzebne badania. Mówię to z własnego doświadczenia, ponieważ my z Kingą tych badań nie wykonałyśmy, ale również z tego, co już się nauczyłam, z tego, co widzę, badania są potrzebne chociażby dlatego, aby poprawnie zinterpretować obecny stan naszego organizmu, czyli aby zastosować u siebie poprawnie dietę ketogeniczną, która może powodować różnego rodzaju niedobory, zwłaszcza źle stosowana, należałoby wiedzieć, czy w chwili obecnej już czegoś nam nie brakuje. Z drugiej strony, jeżeli nagle po miesiącu czy po dwóch miesiącach stwierdzicie, że jednak to nie dla Was, jednak nie chce Wam się tyle uczyć, czytać i tak dalej i zdecydujecie się na skorzystanie z porady dietetyka, to każdy szanujący się dietetyk poprosi Was o wykonanie właśnie takich badań po to, aby ocenić Wasz obecny stan zdrowia, Wasze potencjalne niedobory i by móc zalecić Wam potencjalną suplementację, jeśli taka będzie potrzebna. Więc warto zrobić badania sobie przed rozpoczęciem diety. A warto również... Dlaczego mówię przed? Ponieważ zmiany, jakie zachodzą w naszym organizmie, są to na tyle duże zmiany, jakby zmuszamy nasz organizm do przestawienia się z korzystania z węglowodanów jako głównego paliwa na tłuszcze. W związku z tym jest to dosyć duże obciążenie dla osób, które mają obecnie jakiekolwiek problemy. Zanim będzie lepiej, będzie przez jakiś czas gorzej. Bardzo dużo pytań pojawia się na grupach na ten temat. Czy dieta ketogeniczna mogła spowodować to? Wcześniej tego nie miałem, przeszedłem na dietę. Czy dieta mogła spowodować tamto? I tak dalej, i tak dalej. Więc ważna jest w tym momencie, jakby przed rozpoczęciem diety, ważna jest ocena stanu organizmu. Następnie drugie badanie, jeżeli chcecie się upewnić, czy wszystko jest ok, czy wszystko dobrze sobie prowadzicie, należałoby wykonać po minimum 3 miesiącach. Wykonywanie badań zaraz po tym przysłowiowym okresie adaptacji mija się z celem, ponieważ jest to tak duży wysiłek, tak duży stres, że najprawdopodobniej wyniki większości badań będą bardzo, bardzo mocno jakby przekręcone, tak? Więc dobrze jest odczekać te 3 miesiące, a nawet pół roku niektóre źródła zalecają i wykonać sobie ponowne badanie na sprawdzenie. Być może pomimo wszelkich naszych chęci, pomimo, nie wiem, spędzenia dużego czasu na czytaniu, układaniu sobie samemu dietospisu, jednak coś pominęliśmy. Jednak stosowanie diety, czy to ketogenicznej, czy innej, akurat tutaj mowa o diecie ketogenicznej, powoduje spadek jakichś poziomów mikroelementów niezbędnych nam do poprawnego funkcjonowania, może powodować jakieś inne zaburzenia, które właśnie wyjdą Wam w badaniach. I warto to sobie kontrolować co jakiś czas. Może zacznę od tego, jakich badań nie powinniśmy robić na diecie tłuszczowej, na diecie niskowęglowodanowej, no to zdecydowanie jest to badanie tak zwanej krzywej cukrowej. Jest to badanie, w którym na czczo podajemy bardzo dużą ilość glukozy, a następnie badamy, jak nasz organizm sobie radzi z taką ilością glukozy. To badanie dla osób, które są na diecie ketogenicznej, w niektórych wypadkach może być niebezpieczne,
W niektórych wypadkach pokazuje tak zafałszowane wyniki, że praktycznie jest nie do odczytania. Może powodować zawroty głowy przez bardzo wysoką, właśnie przez bardzo wysoki czy skok glukozy, czy skok insuliny później. W związku z tym nie zaleca się wykonywania tego badania. Oczywiście zwykłe badanie pomiaru cukru naczczo, tak, jak najbardziej, natomiast nie krzywą cukrową. Ale to jest dla osób, które jakby stosują już jakiś dłuższy czas dietę niskowęglowodanową, czy dietę, szczególnie dietę ketogeniczną, gdzie mówimy o poziomie węglowodanów 20-30 gram dziennie. W związku z tym tutaj odradza się wykonywanie tego badania. Natomiast jakie badania wykonać? Słuchajcie, tutaj lista jest bardzo, bardzo długa. Obiecałam, że te filmy będą dosyć krótkimi filmami. A w związku z tym odsyłam Was do, w szczególności odsyłam Was do filmu, w którym my wykonywałyśmy sobie badania. Praktycznie były tam wszelkie badania, jakie mogłyśmy zrobić, od standardowej morfologii po OB, czy badania tarczycy pełne, czy badania próby wątrobowe. No, tam naprawdę było bardzo, bardzo dużo tych badań. Oczywiście jakieś potencjalne dobory, niedobory witamina D3, żelazo i tego typu. To, jakby to są podstawy, tak? Wyświetlimy Wam na ekranie pełną listę tych badań. Poproszę, żeby Kinga zrobiła do tego jakiegoś screena, zastopowała klatkę, tam te badania wszystkie będą opisane, więc będziecie mogli sobie szczegółowo zrobić z tego listę. I jeszcze pod spodem filmu postaram się zrobić taką listę dla Was badań, które warto sobie wykonać. Słuchajcie, jeszcze co do tych badań. Ogólnie warto jest sobie zrobić, jeżeli bardzo drastycznie zmieniacie styl Waszego żywienia, niezależnie od tego, czy dobrze, czy źle się czujecie, warto chociaż raz w roku wyskoczyć z kaski i zrobić sobie naprawdę dużą ilość badań na raz, tak? Nie robimy tych badań, są ludzie, którzy nie robią tak jak ja, przyznaję się. Ja bardzo to zaniedbałam, mi badania nie były potrzebne. Kto robi sobie badania, jak czuje się świetnie i czuje się zdrowy, tak? No nikt nie robi takich badań. Teraz po tym, co wiem, po tym, jak widzę, jak zmienia się mój organizm, jak wpływ duży ma na mnie to, co jem, zmieniam zdanie i uważam, że warto sobie robić badania. My mamy taki plan z Kingą, żeby w tym roku powtórzyć badania, czyli po kolejnym tam okresie czasu. Ostatnie badania robiłyśmy około listopada, w związku z tym w tym roku w listopadzie również zrobimy sobie bardzo dużą ilość badań. Zobaczymy, jak te parametry się zmieniły, zobaczymy, jak wyjdzie tarczyca u Kingi i tak dalej, i tak dalej. Dobra, no to w skrócie filmik miał być krótki, w związku z tym to wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek. Jeszcze raz polecam Wam, żeby sobie robić jednak badania i kontrolować. Zapraszam Was do oglądania do następnych odcinków. Jeśli Wam się podobało, standardowo łapka do góry. Zapraszam do subskrybowania i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się.